Stowarzyszenie PARS, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, jest patronem i przyjacielem tej cudownej książki pod tytułem Kobieta. Jest to książka, która składa się z 9 rozmów z kobietami. Każda z nich przeszła jakąś dużą trudność w życiu, ale ta trudność stała się bramą do nowego, piękniejszego życia, bardziej świadomego, w którym kobiety już bardzo samodzielnie swoje życie dalej kształtują. Jest też tu dużo o kobiecości, o swojej niezależności. Historie te trudne, które były takimi momentami zwrotnymi w życiu są przeróżne. Jest też rak, ale nie tylko. To są różne życiowe historie, niekoniecznie choroby. Najmłodsza z bohaterek ma lat 17, najstarsza 67, także mamy cały przekrój wiekowy i przeróżne historie. Inspiracją do napisania tej książki była właściwie moja własna historia, kiedy przeszłam przez operację ginekologiczną. Potem zaczęłam rozmawiać z kobietami, no i w wyniku tych rozmów po prostu okazało się, że to są tak wzbogacające, inspirujące historie, że warto je złożyć w jedną książkę, po to, żeby nieść dobre słowo, nadzieję, inspirację, no mam nadzieję, tysiącom kobiet. I bardzo się cieszę, że PARS jest patronem i przyjacielem tej książki.